Nadal niewyjaśniona pozostaje sytuacja wieluńskiego klubu sportowego. Drużyna piłkarska, która w minionym sezonie nie dała rady utrzymać się w trzeciej lidze, na pewno nie wystąpi w przyszłym sezonie w czwartej lidze piłkarskiej. Pod znakiem zapytania stoi także start w rozgrywkach klasy okręgowej. Klub ma poważne problemy kadrowe. Odwołano sparingi z Wartą Działoszyn, Mechanikiem Radomsko i Galgazem. Odszedł trener Marek Przybył, a w związku z rozbieżnością koncepcji prowadzenia klubu do dymisji podał się wiceprezes Michał Świątek. Prezes wieluńskiego klubu sportowego Bartosz Szymicki jest naszym gościem. Dużo się dzieje ostatnio w UKS-ie, nie zawsze dobrego. Może zacznijmy, Bartek, od tego, że po spadku z trzeciej ligi mieliśmy grać w czwartej lidze. No niestety musiałeś zgłosić jako prezes urzędujący zespół do klasy okręgowej. Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że po okresie roztrenowania daliśmy miesiąc czasu zawodnikom na to, żeby się zastanowili, czy chcą grać w czwartej lidze. Wiadomo, jest to spadek sportowy, no i również też finansowy. Mieli podjąć decyzję do treningu 13 lipca. Na treningu pojawiło się bodajże 15 zawodników, którzy dalej potwierdzali swoją chęć gry w czwartej lidze. Reszta miała wrócić we wtorek. Przyjechali, również zgłosili akces. Brakowało nam z trenerem tylko w zasadzie jednego zawodnika, bo trener przywiózł na zajęcia również bramkarza. I praktycznie kadra była na czwartą ligę skompletowana. Miały się zacząć sparingi, prawda? Miały się zacząć sparingi, już bodajże w sobotę mieliśmy grać. Niestety okazało się, że na treningu środowym pojawiło się ledwo 12 zawodników. No, byliśmy zaskoczeni totalnie całą tą sytuacją, bo nikt nie zgłaszał, że chce odejść. No i niestety, do poniedziałku kolejnego, kiedy musieliśmy w sobotę odbywać sparing, w poniedziałek już musieliśmy podjąć decyzję, czy gramy czwartą ligę, czy nie, ponieważ była taka sytuacja, że zmiany duże następują też w ligach, jeżeli chodzi o... Baraże musiało być wyznaczone, kto do barażu, prawda? I terminy was goniły. Termin był postawiony bardzo szybko, ultimatum przez Łódzki Związek, że albo 20 podejmiemy decyzję, gdzie gramy, albo możemy w ogóle nigdzie nie zagrać. Taka też była opcja, więc mając świadomość tego, że mamy do dyspozycji dzisiaj 10 czy 12 zawodników, szybko podjąłem decyzję, że nie dam rady w czwartej lidze, więc będziemy robić wszystko, żeby grać w okręgówce. Mieliśmy grać w klasie okręgowej, wówczas wiadomo było, że trenerem dalej nie będzie Marek Przybył i wynikła kwestia takiej trudności związane z wybraniem nowego trenera, prawda? Jak to się zakończyło? To było gdzieś około tygodnia temu, 10 dni temu. No zakończyło się to w ten sposób, że po rezygnacji Marka Przybyła kolejna osoba również ostatecznie nie podjęła się pracy w UKS-ie i następują różne rotacje. W tym momencie też doszły informacje, że rezygnuje Michał Świątek. Z funkcji wiceprezesa. Myślę, że to jest też pewny efekt tego, że zaproszony został do pracy w zarządzie przede wszystkim przez zawodników, seniorów. I w momencie, kiedy oni też jakby Ta opcja ich przypadła, ten trener zrezygnował, ta osoba, która miała być trenerem 10 dni temu zrezygnowała i wówczas to spowodowało, że pan Michał Świątek zrezygnował. Również tak. Na dzień dzisiejszy szukamy nowych rozwiązań. Podjąłem się tego, że dalej będziemy walczyć przede wszystkim o piłkę seniorską, o cały klub w zasadzie, bo to jedno z drugim się też łączy. Na wczorajszym treningu mieliśmy 12 zawodników, liczymy na to, że z każdym dniem będą dochodzili nowi ludzie, każdego zapraszam na trening, sam założyłem buty nawet, żeby tutaj pomóc nawet w ten sposób. Wiem, że tu się też włączył człowiek związany z LZS-ami, Tomek Smolnik, też chce pomóc w ratowaniu klubu, żeby piłkarze wystartowali, seniorzy i również jest teraz kwestia, Kto mógłby pomóc organizacyjnie i kwestia szukania trenera i zawodnika, jak to teraz wygląda? Tak, byłem wczoraj na rozmowie z Tomkiem Smolnikiem, zaangażował się też w pomoc klubowi. Szukamy razem rozwiązań na to, żeby to wszystko dalej pociągnąć, poskładać. Myślę, że wszystko do końca tygodnia się nam rozwiąże. Myślę, że będą roszady też i w zarządzie naszego klubu. Liczę, że na pewno dzięki temu poprawi się nasza sytuacja. Czyli będą zmiany w zarządzie, szukamy trenera, szukamy zawodników. Ile sobie dajcie czasu, żeby to wszystko posklejać? Myślę, że do samych rozgrywek to będzie trwało. Bo nie ukrywajmy, bodajże 3 tygodnie nam zostały.
nie będzie łatwo, ale myślę, że jak wszyscy razem się zbierzemy do kupy, to jest szansa, że naprawdę powalczymy w okręgówce, poskładamy ten klub i dalej śmiało będziemy mogli rywalizować w kolejnych fazach rozgrywek. Jeszcze takie jedno pytanie na koniec. Wiem, że wielu zawodników, którzy odeszli, niektórzy znaleźli już zatrudnienie w innych, niektórzy dalej szukają, ale oni też prowadzili grupy młodzieżowe. Co właśnie z tymi dzieciakami, którzy teraz już nie mają trenerów, bo wiem na jednym przykładzie, że już trener zostaje w Widzewie. Nie wiem, no wiem, że z grupą Dawida Przezaka jest podobnie. Czy macie opcje zastępcze? Mamy opcje zastępcze. W międzyczasie no, szybko żeśmy próbowali reagować na całą sytuację. Do grupy Dawida Przezaka już został dołączony trener Lichosik. Jeżeli faktycznie Daniel nie podejmie się tutaj dalej z nami współpracy. Dostałem wczoraj SMS-a, że zostaje widzę. No w takim razie no, mam już oczywiście opcję zastępczą. Rozmawiałem już z jednym z chłopaków, który by chciał popracować. No, na razie nie podam nazwiska, ale na pewno do tej grupy szybko znajdzie się trener. I no, myślę, że pod tym względem tu sobie poradzimy najszybciej. Mówiłem się, powiedzmy na następną rozmowę gdzieś za 2 tygodnie przed rozgrywkami. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Mam również taką nadzieję.